DJ Booyah.
bawmy się w klubie, długo nie posiedzę, bo nie wytrzymuję tutaj dłużej. Czasami serio czuję presję otoczenia, tak jak ktoś się znów patruje, nie mówię im do widzenia. Na dzień dobry czasem żyję, w sumie to do przewidzenia, bo te wszystkie głupie myśli, który stres wyżera. Za mnie wolne żarty, kiedy demony odeszły stąd, lubię mieć w sumie, no to popełniłem błąd. Egzaminy życia, to życia około robię solo. Thank you.
Cześć Marcin, co się nic nie odzywałeś? No bo muzyka, nie wiem, myślałem, czy czekasz jeszcze na więcej osób, czy coś? Nie, bo muzyka leciała i nie wiem, czy tam... Nie no, jak nie przyszedł 5 po to, sobie muzykę trochę posłucham. No, a nie, ktoś tam był jeszcze, nie wiem, jakąś chwilę temu. Tak? No. Kurde, nic się nie odzywa. Myślę, że nikogo nie ma. A nie, ja coś też coś miałem z mikrofonem, bo na początku mówię, a cały czas muzyka, a w końcu nie wiem, coś. Bo nie miałem, zamiast mikrofonu miałem wyświetlone słuchawki jakieś, wiesz? Aha. Nie wiem, o co to chodzi. Nie wiem, czy... I chyba może dlatego nie słyszałeś nic. A teraz mam, normalnie. No, jeszcze tutaj dobra, aktualne wyniki. No jestem, wiesz, te 4 godziny jednak mi wychodzą, wiesz. No, a o co tu chodzi? Bo ja tego nie grałem z wami tak. Znaczy, no, sygnały jakieś tam brałem, ale nie grałem tego, nie wiem na czym to polega tu. Zaraz poczekaj. No ja biorę pierwszą dywergencję, wiesz? Ale dywergencja z czego? Z MACD i... No patrz, na przykład tutaj, nie? Widzisz? Cena szła do góry. A tu spadała, no, nie? No. A był trend no. Spadkowy. Trend spadkowy. I był, no tak. I był duży impuls. Duży impuls. No i później jak to jest duży impuls i pierwsza jest dywergencja, to przeważnie cena jeszcze idzie wyżej, nie?
I po prostu czekam, jak ona wyhamuje. Ja akurat były wiadomości, bo ja tu wszedłem, wiesz, pierwszą gdzieś, wiesz, i tu nam wywaliło te stoblosy, ale drugie wejście już było idealne, nie? No i robi No. kontynuację, bo to była impuls flaga, moim zdaniem, nie? Ja robię kontynuację na baja, nie? Po pierwsze, zobacz, i tu masz taki ruch, to ma 238 pipsów, nie? To Tej... znaczy najpierw widzisz dywergencję i czekasz na spadek w dół i wtedy Dokładnie, próbujesz, na tak? retest. Czekam na retest. No. Czekajcie, pokażę na jakimś. Fajnie jest, jak. Tego spadku w dół już nie grasz. Nie, nie gram. Czekaj, czekaj, dniowy. Gdzieś tu wyhaczę jakiś. Mam akurat w nią. Frank akurat to jest zły przykład, bo tu cały czas był mocny ciągło. Dobra, polecimy dalej, może coś będzie. Frank Jen, poczekaj. Frank Jen. No tu jest to samo, wiesz, to samiutko. Była dywergencja na dół. Flaga. Czekałem na ten. Tu czekałem na baja, nie? No. Tu był impuls był do góry. Dla mnie tu trend cały czas jest wzrostowy. Z dniowego najlepiej określić trend wzrostowy. Jest korekta, ja i tu jest na spadki, nie? Pierwsze po tym sygnale, może od razu pierwsze. Ja myślę, że to będzie kontynuacja do góry cały czas. Po prostu czekam, jak cena się zatrzyma, nie? Jest. Tu jeszcze mam podpowiedź, mam, że tu mi zrobiło wyższy stochastyk. No i jazda w górę, nie? I z godziny to będzie fajnie widać, bo wejście było, jak się zapalił. Z godziny wejście, nie? Jak się zapalił już powyżej zera ten histogram. Aha, na zielono. Na zielono, no. Czyli Aha. dniowy trend, czwarty obserwujesz, jak już cena wyhamuje, już wiesz, że cena wyhamowała, to sobie robisz godzinkę, no i sobie spokojnie czekasz, jak histogram zacznie na powyżej zera, nie? No i tu Na godzinie, tak? jak złapiesz trend, no to wiesz, to może kurde, idź, nie? Był ten No, ruch. No to przy pokazywałem, dobra, na grupie to, da. Plus. Okej, Eurocard. To samo było. Ile tu mamy? Tu jest potencjał. Kurde, tu jest, jak to pójdzie. 44. I tu masz luz, nie, bo wejdziesz 4 godziny i to może być tydzień, dwa trwać, nie? A tak co możesz robić, co chcesz, nie? A nie musisz siedzieć w ogóle przy tym, nie? A przy monitorze. A jak ja będę wychodził, to zawsze mówię, nie? Piszę, nie? Że ja No, wychodzę. wiem, pisałeś coś tam dzisiaj. No, ale te co pisałeś, że trzymasz, to trzymasz tak czy tak do.
dopóki nie dasz sygnału, że wychodzisz, nie? Dokładnie, dokładnie. No. Tutaj się dopiero zaczyna. Tomek, wrócę za 2 minuty, dobra? No, okej. Sorry. No jestem. No. Czyli co, z 4 godziny szukasz dywergencji, nie? Tak. Na retest? Na dniowym sobie ustalam trend. Na przykład, co to było? Fundo jena na dniowym. No patrzysz na dniowy, no to widać, że ewidentnie, że jest zwrotowy, nie? No. Tu były jakieś zawirowania. No, mam węże wzrostowe. Patrzę na 4 godzinki. No tu widać, że jest spadkowy. Tak. Tu to pierwsze by było fake. Poczekaj z godzinki, że sobie zaznaczę. Jak to wygląda? No to wejście by było gdzieś w tym momencie. No ale coś by tam było. Jakieś tam 300 pipsów, nie? No a tutaj trochę widzę, że zaryzykowałem. No bo to nie jest prawidłowe wejście. Ale stochastik mi się, wiesz, odbija od tego. Nawet tu teraz jest dywergencja do góry.
No widzę, że zaryzykowałem tutaj. I z tobą stały 150. Niech ci wejdzie takie dwie pary, nie? To masz po 800 pipsów, nie? A to No może nie, bo to tydzień, dwa. chodziłem tam w czwartek czy w piątek, nie pamiętam już. No. No to fajnie, tam nie wiem, 300 plusy chyba były, Tak, trzy były a po teraz to 150 wszystko. i wejście jeszcze raz. To było na tych jenach chyba. Coś pociągło, nie? Chyba. Dokładnie. No i to jest, no i teraz odrabiają to, nie? Bo wejście ponowne. No bo ja tu, aha, tu jest ta strefa, dlatego wchodziłem w strefę, widziałem Knota. Dokładnie. No i ten już 59 pipsów odrobił, nie? Ze 150. To był funt, to było euro na bank. No tu też jest strefa. Tu też 70 odrobił. Tak, bo tu z jenami były 100 losy. 3 razy po 150. No frank odrobił dużo, nie? Gdzie on już jest na plus frank, nie? Może się 40. A jeszcze widzisz, tu mam kada do franka, czekam. Jest w strefie. Czekaj, z godzinki. Czekam, ale jak, no nie wiem, jaka będzie reakcja potem, nie? Tu mam alarm. No. Niech mi tu przebije po 20, 21 powyżej. Niech mi tu się fajnie porobi. Tu już widać stochastik, że on próbuje do góry iść. No i spokojnie sobie scenariusz robię i czekam, nie? Tu mam strefę zakupu. Spadła tu cena. Może nawet jeszcze niżej iść. No ale ja sobie czekam, jak się zatrzymie. Jakiś impuls do góry, nie? Tak samo funt, frank, ale tu może być z tym frankiem różnie, ci powiem. Ale obserwuję go. Bo widzisz, on tutaj, o co mi chodzi tutaj? No teraz miał wzrosty. Ja myślę, że może tą strefę, jak tutaj spadnie z tego, on nie przetestował tej strefy tu. Czy może tam wrócić, nie? No. Ale on przetestował tą strefę. A tamtej nie musi. No i dobra, no zobaczę, jak będzie się zachowywał, nie? Jak tu przebije dołem gdzieś, no to lecimy na dół jeszcze. No bo tu zobaczymy, czy jest jakaś możliwość. Nie, no bo frank jest tak mocny, że on nigdy tam cena nie było, nie? I to może być takie coś, jak tu widzisz. Jest ta szpila. Tutaj dzień 4 godziny. Nie widać, gdzie to było. Okej, okay, była szpila, przetestowali tutaj to i na dół. I tu może być ramię, głowa, ramię. I lecimy dół, nie? Tu. Zobaczymy, jak się cena będzie utrzymywała poniżej 2,1 tutaj nie będzie mogło przebić tej strefy, no to lecimy na dół. Where's the card? No tu jeszcze jest strefa niżej, jeszcze może spać. Where's the frank? Jest w strefie.
Tutaj ten dolar się osłabił po tych wiadomościach, nie? Bo był słabe PKB tam. Ale moim zdaniem wróci tam do normy. I tutaj jen. No, tu myślę, że będzie spokojnie, baj. Już w przyszłym tygodniu. Jest w strefie. Też była dywergencja. Do góry. Tu szło na dół. Tutaj widzę, szło coś zarobić. Spadło tutaj wejście gdzieś. Nie wiem, 100 pipsów. O, 200 było. Ja tak zbieram właśnie. Ja tak właśnie zbieram po 150, 200 pipsów. Bo tych profit jest umowny, nie? U mnie, nie? No. No. Na przykład tego franka do jena, no to kurde, chciałbym trzymać do końca, nie? Bo tu widzę potencjał. Cholerę. Ale a które tam się zaczęły, coś? No to kurde, wyłażę, biorę co jest i szukam następnej, nie? Audę. Też myślę, że jest dopiero ruszamy. Był pullback, tu nawet było 7,9 chyba. O, idealnie. No tylko tu jest taka strefa, jak to przybije, no to lecimy. Później jest tutaj. To ty czekasz na takie właśnie czekasz, że był, tam była ta dywergencja w dół, nie? No, no dokładnie. Zeszło, czekasz na ten pullback do góry i Tak. dajesz cel, nie? Bo tu już widać, że zobacz, no tu już po samym AG widzę, że no tu już nie ma siły, nie? Coraz niżej, no. No nie ma siły, nie ma siły i był impuls, z góry szedł ten impuls, jest ten pullback i z godziny może będzie pokazane. No jest godziny tu, nie? Pullback i tu gdzieś wejście. No i teraz się okaże, bo tu jest ta strefa, nieważna. Jak to przebije, to lecimy. Jestem ciekaw, dzisiaj w nocy będę patrzył, jak się otworzy wszystko. Bo może być ciekawe. No, ja mi się zdziewa, ja. Dokleniłeś się dobrze. No wiesz co, dzisiaj byłem. Byłem na spacerku. Byłem u dzieci. Wczoraj po lesie, wczoraj też. No. Dobra, kończę, nie chcę przeszkadzać. Ten, czwartek wolny, bo mam lekarza. Okej, okay. Ja to i tak, jak już coś, to wieczorami tylko. No, no to jutro, wtorek siadam normalnie, aby czwartek mam wolny. Dobra, to nie przeszkadzam. Dobra, no to na razie, dzięki, No, cześć. trzymaj się tutaj.